Szanowni, przed nami zadanie, którym wykorzystamy znajomość reguł rządzących resztami z dzielenia, czyli mówiąc popularnie, czy fachowo właśnie, wykorzystamy kongruencję. A zadanie brzmi tak, niech P będzie liczbą pierwszą większą od 5, wykazać, że P do czwartej minus 1 jest podzielne przez 240. No i kolejna liczba pierwsza większa od 5 to jest 7, 7 do czwartej to jest 2401, odjąć 1 to jest 2400 i to jest 10 razy 240, więc wygląda na to, że teza tego twierdzenia może być prawdziwa. No i rozwiązanie podzielimy sobie na kilka etapów. Standardowo rozłożymy 240 na czynniki pierwsze i postaramy się udowodnić, że p do czwartej minus 1 przy tym założeniu, że p jest większe od 5, dzieli się przez wszystkie czynniki pierwsze, a więc dzieli się przez 240. No i 240 to jest 2 do czwartej razy 3 razy 5, czyli 16 razy 3 razy 5. No i udowodnimy, zaczniemy od podzielności przez 16. Udowodnimy, że jeśli 3 jest liczbą nieparzystą, to 16 i dzieli n do czwartej minus 1. No a jeśli p jest liczbą pierwszą większą od 5, to p jest na pewno liczbą nieparzystą, bo jedyną liczbą pierwszą, która jest parzysta, to jest 2. No i w tym celu rozłożymy sobie standardowo n do czwartej minus 1, najpierw na różnicę kwadratów n kwadrat minus 1 razy n kwadrat plus 1, a potem jeszcze n kwadrat minus 1 na kolejną różnicę kwadratów na n minus 1 razy n plus 1. I pierwsza obserwacja jest taka, że ponieważ n jest liczbą nieparzystą, to n kwadrat jest też liczbą nieparzystą, a n kwadrat plus 1 jest liczbą parzystą w takim razie, więc 2 dzieli n kwadrat plus 1, więc z tej szesnastki mamy już jeden czynnik 2. Pozostaje udowodnić, że n minus 1 razy n plus 1 jest podzielne przez 8. No ale n minus 1 razy n plus 1, jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to jest iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych. Pierwszą z nich możemy zapisać jako 2k, gdzie k jest liczbą naturalną, powiedzmy, a drugą jako 2k plus 2. Jeżeli interesują nam potem liczby pierwsze, no one są wszystkie dodatnie. No więc to dwójkę można wyciągnąć z drugiego nawiasu i to będzie 4 razy k razy k plus 1, czyli z tych 8 podzielności przez 8, podzielność przez 4 mamy już załatwioną, a podzielność jeszcze przez czynnik 2 wynika z faktu, że no, jeżeli mamy iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, to jedna z nich jest parzysta, a druga nieparzysta. I ta parzysta dzielić się jeszcze będzie przez 2, a więc n minus 1 razy n plus 1, jeśli n jest liczbą nieparzystą, dzieli się przez 8. No dobrze, poprzednio żeśmy jeszcze udowodnili, że zwróciliśmy uwagę, że n kwadrat plus 1 będzie dzielić się przez 2 przy tych założeniach. 2 razy 8 jest 16, czyli 16 rzeczywiście dzieli n do czwartej minus 1, jeżeli n jest liczbą nieparzystą, a w przypadku naszego zadania p to jest liczba pierwsza większa od 5, więc jest liczbą nieparzystą na pewno. Czyli spośród tych dzielników liczby 240, podzielność przez 16 mamy udowodnioną. Kolejny przykład to jest podzielność przez 3. No, znowu wracamy do tego rozkładu, tylko tym razem dla n już będzie to p. No, jeżeli sobie wyobrazić taki iloczyn p minus 1, p i p plus 1, to jest iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych, czy naturalnych w naszym wypadku, no i jako taki musi się dzielić przez 3, ale przez 3 nie może się dzielić p, ponieważ jest to liczba pierwsza. 3 też jest liczbą pierwszą. Liczba pierwsza większa od 5, a więc nierówna 3, a jak wiadomo, liczby pierwsze są pierwsze, tak? Dzielą się tylko przez siebie i przez 1, więc p nie może się dzielić przez 3, a zatem iloczyn p minus 1 razy p plus 1 musi się dzielić przez 3, no, czyli już mamy kolejny czynnik. No i teraz podzielność przez 5.
Tutaj w roli głównej wystąpi nasza największa gwiazda, czyli małe twierdzenie Fermata. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było, ale jeżeli Q będzie liczbą pierwszą, nazywam teraz Q liczbę pierwszą jako Q, a nie jako P, bo P będzie występować, w roli liczby naturalnej względnie pierwszej z Q, no to A do potęgi Q minus 1 przystaje do jedności modulo Q, to znaczy reszta z dzielenia A do Q minus 1 równa przez Q równa się 1. No i w tym wypadku mamy sytuację taką, że w roli A występuje P, a w roli Q występuje 5 i mamy, że 5 do potęgi 5 minus 1, a P jest liczbą pierwszą większą od 5, to po to właśnie było to założenie, że jest większa od 5, więc P z całą pewnością nie dzieli Q. Odwrotnie, Q nie dzieli P, tak? To znaczy Q nie dzieli P, czyli nie dzieli tej liczby pierwszej, bo liczba pierwsza, bo Q równa jest równe 5, a P jest liczbą pierwszą większą od 5. No to P do czwartej przystaje do jedności, do jedynki modulo 5, to znaczy, że ma taką samą resztę z dzielenia przez 5 jak 1. A to znaczy, że różnica tych dwóch liczb, p do czwartej minus 1, dzieli się przez 5, to znaczy przystaje do 0 modulo 5, albo to po prostu oznacza, że dzieli się przez 5. No więc w ten sposób wykazaliśmy, że nasza liczba p do czwartej minus 1 przy tych założeniach dzieli się przez 16, dzieli się przez 3 i przez 5, a więc dzieli się przez iloczyn tych wszystkich czynników i stąd wynika, że dzieli się przez 240.